Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście Pawcio z MDK. A dzisiaj w odcinku trzecim kursu HTML od zera do webmastera zajmiemy się podstawowymi narzędziami tekstowymi, czyli kolorowaniem tekstu, rozmiarem tekstu, zmianą czcionki z czcionek podstawowych, pogrubieniem tekstu, podkreśleniem oraz pochyleniem. Zaczniemy może od pogrubienia tekstu. Jest to znacznik B. I znacznik kończymy po tekście, który chcemy pogrubić. W przeglądarce wygląda to mniej więcej tak. Znaczy nie mniej więcej, na pewno. I znacznik B możemy użyć zarówno na cały tekst, jak i na jego część. Teraz pogrubiłem tylko napis witaj. Kolejnym znacznikiem jest znacznik podkreślenia. Jest to znacznik U. I jego również zakończymy sobie za tekstem i również można go skończyć w połowie tekstu, jeśli chcemy tylko połowę tekstu pogrubić. Możemy używać znaczników podwójnie, na przykład B i U, i wtedy pamiętamy, żeby kończyć je w takiej kolejności, żeby znaczniki były blisko siebie, czyli że zaczniemy B, potem wpiszemy U, to najpierw wpiszemy U, potem B. OK. I podkreślony, pogrubiony tekst uzyskaliśmy. Teraz może znacznik pochylenia, czyli znacznik I. I nasz tekst został pochylony, czyli jest pisany kursywą. I to by było na tyle, jeśli chodzi o znaczniki pogrubienia, pochylenia, podkreślenia. Jest jeszcze znacznik tekstu migającego, jednak on jest obsługiwany tylko w przeglądarce Firefox, dlatego nie będę go pokazywał. Teraz zajmiemy się rozmiarem tekstu. Zaczynamy zmienną font. I wpisujemy size, czyli rozmiar tekstu. I w size możemy wpisać cyfrę od 1 do 7, gdzie 7 jest największa, a 1 najmniejsza. I zakończamy font. Zakończamy, przepraszam. I nasz tekst wygląda teraz tak. Jeśli chcemy, żeby on miał jakiś dziwny kolor, to wszystko piszemy w jednej zmiennej, pamiętajcie. I to wdajemy mu kolor. I na przykład red, czyli czerwony. RDE, przepraszam. Red. I zakończenie zmiennej jest takie samo, jak było. I mamy czerwony, duży tekst. Jeśli dodatkowo chcemy, żeby nasz tekst był zapisany inną czcionką, na przykład Arialem, wpisujemy font family i Arial. Family. Nie, jak się pisze family? Czekajcie sekundę. OK, już jestem z powrotem. To nie jest oczywiście font family, tylko font face. Font family używa się w CSS-ie. I tak mi się to pomyliło. I tak wygląda napisany nasz tekst Arialem. I to by było na tyle, jeśli chodzi o nasz odcineczek. Zapraszam do klikania łapeczek w górę pod filmem, subskrybowania kanału MDK, pisania komentarzy. Jeśli czegoś nie wiecie, oczywiście chętnie wam pomogę. Dziękuję, żegnam się z wami, mówił do was Pawcio.